Jak będziesz wspominała przyjęcie roli wokalistki w Blue Cafe? Te pierwsze chwile. Trudne. Trudne, ale no wiesz, no, zespół Blue Cafe to jest zespół przyjaciół, zespół ludzi, którzy sobie ufają, więc no, ta cała droga była wspaniała tak naprawdę. Może nie była usłana różami, ale wiesz, śpiewanie to było moje wielkie marzenie i chociaż początki były trudne, to wiedziałam, że warto i dziś jestem bardzo szczęśliwa. A na przykład porównanie do poprzednich wokalistek, bolały cię trochę albo ruszały cię? Czy wydaje mi się, że była jedna wokalistka przede mną, więc raczej w liczbie pojedynczej. Wow. Tak. Czy mnie bolały? Myślę, to chyba nie jest kwestia bólu, tylko po prostu to jest taka... Ja też czasami śpiewałem. Właśnie, wiesz, to jest chyba taka norma, no nie wiem, po prostu to było naturalne. Tak. Ludzie po prostu już tacy są, że oceniają, porównują. To jest tylko kwestia wiary w siebie i wytrzymania tego. Wytrzymałam. A miałaś okazję rozmawiać z Tatianą na ten temat? Nie, miałyśmy tylko kiedyś okazję powiedzieć sobie cześć, ale nie gadałyśmy na ten temat, absolutnie. Jak wyglądają wasze relacje po latach? Wiesz co, nie mamy ze sobą kontaktu, nie przyjaźnimy się, więc jakby nie można tu mówić o relacjach, natomiast zrobiła na mnie dobre wrażenie przy pierwszym kontakcie. No dobra, to jeszcze chciałbym pociągnąć ten temat, co było najtrudniejsze w przejęciu. Wiesz co, a ja mam taką propozycję, nie rozmawiajmy o przeszłości, tylko zadaj jakieś fajne pytania, które może będą miały związek z przyszłością, z teraźniejszością, bo to są strasznie nudne, wyświechtane pytania. Przepraszam, muszę być szczera. Lubię takich inteligentnych, fajnych dziennikarzy, którzy zadają mi dobre pytania, takie ambitne. Strzelaj, pokaż się. To jakie pytanie twoim zdaniem byłoby ambitne? Wiesz co, mam charakter i temperament, będę sobą. Ambitne jakie? Nie wiem, to ty jesteś dziennikarzem, nie mogę ci podpowiadać.